Moi drodzy, witam was w dzisiejszym vlogu. Jest godzina 7:15 i dzisiaj będzie jeden z najpiękniejszych dni mojego życia. Dzisiejszy dzień będzie dość wymagający, ponieważ zaraz zabieram was na stretching. Potem muszę ogarnąć całe mieszkanie na przyjazd mojej małej Kruszynki, a później lecimy na Pilates i potem właśnie jedziemy do Łodzi odebrać mojego pierwszego pieska z hodowli. Ja sobie teraz tak zdaję sprawę, że ja ledwo co mówię, bo ja dosłownie naprawdę przed sekundą wstałam i pierwsze o czym pomyślałam, to mówię, dzisiejszego dnia to musi być koniecznie vlog, bo to będzie tak cudowny dzień, że jeżeli ja tego nie będę miała... Jeszcze nawet nie potrafię słowa sklecić. Dzień dobry. Słuchajcie, mega polecajka, jedno z takich moich większych odkryć stycznia tak naprawdę i tego roku. To serum jest tak świetne od Rezibo. Niesamowicie odżywia skórę i jest potem ona taka mega mięciutka i naprawdę czuję, jakby mi ktoś, wiecie, normalnie jakbym była po jakiejś mezoterapii, że ta skóra jest taka mocno nawilżona i odżywiona. I do tego oczywiście krem z SPF-em. Uwielbiam ten krem z CeraVe, dzięki temu potem skóra ma taki glow w ogóle. Niektórzy go nie lubią, ale no mi się mega podoba, jak ta potem skóra tak świetliście wygląda. Zobaczcie, jak ona się świeci. Ten krem też jest prześwietną bazą pod makijaż, jeżeli ktoś lubi takie właśnie rozświetlenie. W ogóle w ostatnim czasie zaczęłam uwielbiać wstawanie rano, tylko wyobraźcie sobie, że wstajecie rano i za oknem jest ciemno. To jest tak demotywujące od samego rana, że ja wstaję i jest mi przykro. W ogóle Olek tutaj wczoraj smażył cebulę i dorsza i naprawdę nie chcecie wiedzieć, jaki zapach panuje w tej kuchni. I nie wiem, jak można być takim człowiekiem. Wiecie, czego najbardziej w życiu nienawidzę? Kiedy ktoś zużyje mleko i nie poinformuje osoby pijącej kawę rano, że tego mleka nie ma. Bo teraz nie mam z czym wypić kawy. Wybugłam obok Carrefoura. Dzięki temu mogę sobie jeszcze... Weźmy sobie cappuccino z karmelowym. Macie sobie szybko wziąć kawę z kosty. Jak nie wiedzieliście, że jest taka możliwość w niektórych Carrefourach, to jest. Jedyne, czego zawsze się boję, to jest to, że będzie mleko, które będzie niedobre. Ale mam nadzieję, że będzie smacznie. Po prostu nie wyobrażam sobie poranka, żeby przywitać go kawą. A że obok miejsca, do którego właśnie chodzę na stretching, jest taki punkt kostowy, no to stwierdziłam, że no, nie odpuszczę sobie. Dzisiaj ten dzień ma być taki, jak sobie wymarzyłam. Słuchajcie, pierwszy raz od lat siadłam w szpagacie, więc jestem z siebie dzisiaj zadowolona. I ja, słuchajcie, ja sobie ze szczęścia, aż nawet nie potrafię się wysłowić. Wymanifestowałam ten dzień, że on będzie taki, jaki ja chcę. Jezu, jestem dzisiaj tak po prostu nieziemsko szczęśliwa. Jeszcze to, ponieważ było moim takim celem w tamtym roku, żeby do grudnia siąść w tym szpagacie na prawą nogę, z racji tego, że ogólnie mam lewy mięsień. Mięsień w lewej nodze uszkodziłam, więc niestety u mnie większość w ogóle ćwiczeń jest tylko, no, głównie na prawą nogę aktualnie. Potrzebuję jeszcze jakoś z półtora miesiąca, żeby ten mięsień do siebie doszedł. Przynajmniej taki mój fizjoterapeuta powiedział.
ale miałam taki super cel, że w tamtym roku, żeby do grudnia się w szpagacie. Nie udało mi się to, niestety, z racji tego, że grudzień u mnie był bardzo ciężki, ja sobie te treningi w ogóle odpuściłam. No i słuchajcie, stwierdziłam, że się nie poddam i nie zrezygnuję, kurde, z tego tak szybko i miesiąc później, 4 tygodnie później niż planowałam, w tym szpagacie siadłam, więc uważam, że naprawdę robienie jest... O Jezu, ale pada. Wrócę do Was za chwilę, bo zaraz mi aparat cały przemoknie. Wróciłam z treningu i w sumie jednego, co mi jeszcze brakuje do tego, żeby ten dzień był idealny, to, żeby nam dzisiaj pięknie świeciło słońce, ale słuchajcie, czuję taką satysfakcję, bo opublikowałam i zrobiłam kampanię dla L'Oreala, która jest tak piękna i tak mi się podoba, że Wam pokażę. Serio, uważam, że ta kampania jakościowo wyszła tak dobrze, tak mi się podoba. No spójrzcie na te ujęcia, te ujęcia, Jezu, dla mnie są tak niesamowite. Uważam, że kupienie ostatnio sprzętu, który kupiłam właśnie do nagrywania rolek, do reklam i tak dalej na Instagrama, to był najlepszy zakup 2023 roku. Ogólnie przez to, że zaraz będę jeszcze niedługo szła na event Zalando w Polka Pilates, to się w sumie stwierdziłam, że się nie przebieram na te zajęcia i teraz biorę się za posprzątanie dosłownie całego domu, ponieważ muszę odkurzyć każdy zakamarek i muszę też zmyć podłogę, odkurzyć wszystkie kurze i tak dalej, ponieważ wiadomo, że małe szczeniaki uwielbiają wchodzić w różne dziwne szczeliny i tarzać się w kurzu i żerać ten kurz, więc teraz biorę się za dosłownie posprzątanie całego mieszkania, żeby moja piękna Sofijka mogła się tutaj czuć bezpieczniej. Jakiś czas temu właśnie w TK Maxie kupiłam takie przecudowne miseczki, więc muszę je teraz umyć. Patrzcie, jaka w ogóle przed sekundą przyszła do mnie wielka paczka z Kerastas. Ej! Zobaczcie, jaka to jest piękna paczka. Uwielbiam takie kreatywne w ogóle paczki. I mamy nowości Kerastas, ale super, bo akurat pomijając fakt, że rzeczy z Kerastas uwielbiam, to akurat właśnie skończyły mi się rzeczy do mycia włosów, więc no prześwietnie, super. I słuchaj, ale jest, Jezu, słuchajcie, teraz widzę siebie tutaj i strasznie tak ponuro jest w tej kamerze. Słuchajcie, zamówiłam sobie jeszcze właśnie ten krem na takiej dziwnej stronie, więc wzięłam za pobranie. Jak mam zawsze stronę, której nie ufam, to nigdy nie płacę od razu, tylko zawsze płacę za pobraniem. I słuchajcie, zamówiłam właśnie do testów ten krem, bo jest to podobno świetny krem mineralny i ma bardzo, bardzo mocne krycie i jak go nakładacie na twarz, to on jest biały, więc zobaczymy, jak on będzie wyglądał, ponieważ ma jeszcze SPF 50, więc podobnież na lato. Jest fenomenalny, nie widziałam go jeszcze nigdzie indziej w Polsce, tylko na właśnie zagranicznych TikTokach, właśnie w takich testach, więc zobaczymy go sobie, na pewno Wam wrzucę tutaj albo na TikToka, na pewno na TikToku będzie też właśnie test tego podkładu. No powiem Wam, że jestem mega ciekawa, bo wyglądało to magicznie na tych wszystkich TikTokach. Słuchajcie, wydaje mi się, że jednak dzisiaj się i tak przebierzemy z tego, usłuchajcie, bo przyszła do mnie właśnie paczka Zalando X Polka Pilates. Zobaczmy, są tu rzeczy do Pilatesu. Oh my god, zaraz zobaczymy, co my tu mamy i dzisiaj ewidentnie zmienimy nasz outfit, słuchajcie. Bluzeczkę z długim rękawem i tutaj mamy również bluzę. Patrzcie, jaka świetna bluza z Nike. Przepiękny kolor, bardzo szeroka, więc musi być bardzo wygodna, jeżeli chodzi właśnie o Pilates. O Jezu, Pilates is sexy. Cudowne, różowe, piękne skarpetki. Oraz mamy do tego czarne gety, również even od Active. Czarne, wąskie. No słuchajcie, i mamy również karteczkę z zaproszeniem Zalando X Polka Pilates na godzinę 14 na złotej 83. Także słuchajcie, zabiorę Was na event właśnie dzisiaj Zalando X Polka Pilates. Nie wiem, kto mi wybierał te kolory, ale ktoś ewidentnie trafił w moją gamę kolorystyczną. Także bardzo dziękuję, jeżeli ktoś właśnie z Zalando to ogląda. Naprawdę przepiękne. Zaraz się w to przebierzemy, ale idziemy teraz się umyć. Słuchajcie, widzę, że słoneczko ma jakieś przybłyski co chwilę, więc może jeszcze się rozpogodzi. Jak wiecie, jeszcze słońce wyszło, to ten dzień po prostu byłby skazany na to, żeby być piękny. Pokazuję Wam mój outfit na zajęcia
Zalando. Nie no, po prostu ktoś, kto to wybierał, idealnie trafił w moją estetykę. Stwierdziłam, że jak za pół godziny muszę wyjść, to zrobimy sobie dzisiaj taki bardzo, bardzo delikatny makijaż, no bo w końcu idziemy na event, gdzie trochę się ćwiczy, więc zrobimy coś takiego delikatnego. To jest tint do twarzy z Real Beauty, super przykrywa zaczerwienienia. Dzięki temu skoro rozświetla i wyrównuje kolory skóry, działa za bardzo jeszcze tak, ale też za bardzo tej skóry mocno nie kryje. Mamy też trochę, o może nie tak trochę, bo tu wyjdzie trochę więcej, najlepszy bronzer Charlotte Tilbury. Nałożę sobie też delikatnie, miało być delikatnie, wyszło jak zwykle, ale moje cienie pod oczami potrzebują akurat dużej warstwy korektora, bo są bardzo widoczne, a jest to korektor z Lancome. Róż w kremie z No Makeup, który ma przepiękny kolor. Można mi łatwo przegiąć, ale no jest przecudny, a kosztuje, nie wiem, 50 zł, może 30. Prześwięty. Uważam, że to jest przecudowny zamiennik tego kremu z Rare Beauty. Przepięknie wygląda na skórze. Puder pod oczy i do całej twarzy PS Puff Cloud. To słuchajcie, nie znam lepszego pudru pod oczy, który dawałby tak nieziemski efekt takiego blura. Cudownie rozprasza światło. No zobaczcie. Cudo. Nakładam jeszcze dosłownie troszeczkę bronzera od tej paletki dr. Ireny Eris, żeby już po prostu nie używać pudru, a chciałam sobie to troszeczkę przypudrować, no bo jednak świecę się po prostu jak, wiecie. Stwierdziłam, że sobie damy jeszcze troszeczkę różu i ten wezmę sobie dzisiaj z Giorgio Armani numerek 52, jest przepiękny. Dodam go sobie, o tutaj, delikatnie, żeby był ten policzek rzeczywiście taki bardziej różowy niż taki peach, jak jest właśnie teraz. I mascara Lancome Lash Idol jest naprawdę... daje taki bardzo delikatny efekt, ale taki wydłużający i podkreślający to oko. Słuchajcie, tak się prezentuje mój makijaż w sumie. Powiem wam szczerze, że jestem w szoku, bo nie wiem, czy to już jest moja skóra, ale słuchajcie, ten tint naprawdę jest mega delikatny, a pokrył mi tak naprawdę wszystko. Więc jestem mega dumna ze swojej skóry i lecimy, ubieram się i lecimy właśnie na event. Wziąłam dzisiaj buty, które mi fitują do moich różowych skarpet. I z racji tego, że od razu stamtąd będę jechała, właśnie Olek mnie zgarnie i od razu ze Pilatesu będę leciała na po Sofii, to stwierdziłam, że wezmę sobie już smaczki i schowam do torby. I słuchajcie, wezmę już też jej obrożę. Mamy przepiękną brązową, boże, mamy tutaj przepiękną czerwoną welurową obrożę z grawerkiem Sofii. Tutaj na dole też znajduje się mój numer telefonu i w razie czego jakby gdzieś nam uciekła, także biorę jej pierwszą smycz i obrożę i ją pakuję razem ze mną i mogę wylecieć.
wracam z treningu na reformerach. Już się dowiedziałam, jak to się nazywa. Także Pilates na reformerach w Polka Pilates. Super, w ogóle przepiękne miejsce. Ja tak doceniam takie estetyczne walory takich miejsc, bo są no przepięknie i to ćwiczenie od razu tam staje się o wiele, wiele bardziej przyjemniejsze. Więc naprawdę świetne miejsce, bardzo polecam, jeżeli ktoś by się tam chciał wybrać. A ja teraz jadę pod dom i się pakuję do auta, bo jedziemy w końcu po Sofii. Wstąpiłam jeszcze do kwiaciarni, żeby kupić pani Małgosi, której właśnie jest hodowla bukiet kwiatów. Pani Małgosia uwielbia piwonie. Domyśliłam się z tego, że połowa jej domu jest w ozdobach z piwoni. Nawet ma wszystko pod prysznicem od zapachu piwoni. Więc stwierdziłam, że będzie jej mega miło, jak przywiozę jej bukiet. Niestety piwoni nie znalazłam, ale znalazłam przepiękne eustomy i goździki o podobnym kolorze, więc mam nadzieję, że jej się spodoba. Szczególnie, że też stwierdziłam, że będzie super pomysłem, bo odbieramy dziewczynkę, więc no, jestem mega podekscytowana. Oluś, jak się czujesz z racji tego, że mnie zaraz zmieni roznosi się twoje życie, zaraz się na kolejne parę lat. Ja nie ominął ten korek z bokiem po prostu, żeby tam szybciej dojechać. Tak, bo w ogóle największym hitem jest to, że ja chciałam jechać w ten weekend, ale Olek mówi, kiedy można ją odebrać? I ja mówię, tak w środę to przychodzi związek kynologiczny, żeby zatwierdzić miot, więc może jakoś w weekend pojedźmy. On, nie, to trzeba szybciej. Nie, no ale to możemy pojechać w piątek. No i tak naciskał, tak ja mówię, dobra, to ustaliłam ten piątek. No on mówi tak, a nie da się szybciej, nie da się szybciej, więc koniec końców napisałam, że chyba musimy ją odebrać w czwartek, bo po prostu no nie ma innej opcji, bo gość nie wytrzyma. Oczywiście kwestia było tego, że stary nie chce psa i stary z psem, nie? To jest ten case. Klasyczna przerwa na maka w trawce. Nie raz. Zobacz, jak jest zdezorientowana, nie wie co się dzieje w ogóle. Hej! Hej! Maluśku mój ty! Maluśku mój ty! Cześć! Gdzie ty jesteś? Gdzie cię wywieźli, co? Gdzie cię wywieźli, Sofii? Nie ma. A to fajne też, co? Co tutaj chcesz, co? Bo jej kupią. No. Hej, przysłałaś to do mnie? A? Oj, ale dupa spada, co? A co ja to łapa? To jakaś nuna jest, co? Ja myślę, że pączuszka. To jest piękne. Ale mam długie usy i spać mi się chce, co? Mamo, spać mi się chce. Cześć. Miziecku.